Anna Dymna, 67L. Zapracowana jak nigdy dotąd, będzie musiała podjąć poważną decyzję. Już pod koniec ubiegłego roku zaufany ortopeda zadał jej bardzo ważne pytanie: kiedy, wreszcie zwolni tempo i pozwoli odpocząć swojemu kręgosłupowi? Reklama w pierwszej chwili Anna Dymna potraktowała, to jako żart. Ale potem zaczęła się nad tym zastanawiać. Kręgosłup nie znosi tych godzin w samochodzie, na scenie czy przy biurku i potem się mści. Przyznam, że trochę mi brakuje sił, wyznaje zasmucona aktorka. Wie, że musi z czegoś zrezygnować. Jednak decyzja będzie dla niej bardzo trudna. Grać już nie muszę, bo się dość nagrałam. Od siedmiu lat powinnam być na emeryturze, ale jak tu żyć, bez sceny? Zastanawia się i dodaje, do teatru uciekam przed problemami codzienności, przed wszystkimi nieszczęściami. Tylko tutaj wyłączam komórkę, to dla mnie najlepszy gabinet terapeutyczny. A studenci, których od lat uczy w krakowskiej szkole teatralnej? Anna Dymna kocha ich jak swoje dzieci. Prócz pracy na scenie i uczelni, zajmuje się fundacją mimo wszystko. Ale wie, że żarty się skończyły i musi pomyśleć o sobie. Już nie wystarczają jej poranne ćwiczenia w domu, teraz musi dostosować się do zaleceń lekarza i podjąć decyzję. Choć, jak, zaznacza, na emeryturę nie jest jeszcze gotowa.